Dobra, możecie jechać. Zapraszam. Roland, tak jak przepowiedziałeś. Nie szło, zablokowałeś się w pewnym momencie, ale odblokowałeś się ten najważniejszy chyba mecz sezonu i to wcześniej powiedziałeś, że faktycznie tak się spełniło chyba twoje największe marzenie, żeby w tym meczu zdecydować o wyniku, otwarłeś wynik, później już było łatwo. No akurat tak się składało, że w ostatnich dwóch meczach mieliśmy taką sporą zadyszkę, no nie szło, nie chciało wpaść, później głupie trzy bramki z Pniówkiem, dwa prezenty. Już tu naprawdę jechaliśmy tak sprężeni, że to jest nasz ten ostatni mecz, a nie na Psarach. No i tak sobie myślałem, zacząłem z Wiktorią Częstochową na 1-0 ten sezon, no to zakończyłem z Torem na 1-0 i mamy ten awans, nie? Roland, ale powiedz szczerze, no karny, no widać było niesamowite napięcie. Karnego mamy, nie wykorzystujemy go. Później dużo nie brakowało, mi wyglądało na bramkę, Feter mówi, że nie, tutaj kolega też podpowiada, że nie. No mogło być różnie, jakby nam strzelili, grając w dziesiątkę byłoby ciężko. No widać było już tą presję. Ten ciężar, który na nas był od dwóch meczów, mieliśmy szansę, wszyscy mówią do trzech razy sztuka, też chcieliśmy naprawdę do trzech razy sztuka. No jest karny, mamy idealną sytuację, nie wpada, no i jednak nikt się nie załamał, potem strzał życia mógł wyjść i by było naprawdę bardzo gorąco. No ale szczęście sprzyja lepszym, nie? Jak szczęście sprzyja lepszym, strzelamy jeden, dwa i jedziemy do domu. Dokładnie. Wielki humor. Takie naprawdę świętowanie chyba dopiero będzie w środę, ale my się już cieszymy dzisiaj. Oczywiście wreszcie przypieczętowaliśmy awans, ale Roland, powiedz, no druga liga, jest to już jakieś spełnienie twoich marzeń, czy naprawdę tam jeszcze jakieś byś miał wyższe aspiracje co do ligi? Kiedyś powiedziałeś, druga liga to było coś fantastycznego. No jest druga liga, Roland, i będziesz w niej grał. Zrealizowaliśmy ten cel, który od pierwszego meczu sobie założyliśmy. Super, bo wydaje mi się, że byliśmy czarnym koniem tych rozgrywek, bo inni byli faworytami. No spełniliśmy to małe marzenie, teraz czas na te większe, czyli na tą drugą ligę. Myślę, nie będziemy chłopakami do bicia, prezes na pewno jeszcze sprowadzi kilku dobrych zawodników i mam nadzieję, że się będziemy cieszyć na stadionie razem z kibicami i zwycięstwami w tej drugiej lidze, bo to jest teraz ten cel priorytetowy. Teraz mamy krótki odpoczynek, bo urlopu będzie zaledwie 4-5 dni, potem od razu obóz. Także będzie to trochę męczące dla nas, ale mi się wydaje, jeżeli wszystko będzie tak dalej poukładane jak jest, to możemy coś zwojować. Roland, spokojnie, mówisz o zawodnikach, mamy najlepszych w lidze, po co nam ktokolwiek więcej? Dlatego nikt nie odchodzi, dwóch, trzech przychodzi i jedziemy dalej, nie? Powodzenia, jeszcze jeden mecz i będzie dobrze. Rolo, a jak jeszcze pytanko tak z mojej strony, no, proszę, wygramy proszę. Jeszcze puchar. No wygramy puchar, wszystko wygramy, nie? No i to właśnie Cieszowice chodziło. Wygramy, powodzenia. Wszystko.